No wiele czasu nie minęło, a wasze nowe struktury, chyba jedne z najnowszych w całej Polsce, odwiedził wasz najwyższy przedstawiciel, wasz prezes. Zgadza się. Minęło dokładnie 7 dni, bo w zeszły poniedziałek organizowaliśmy konferencję, na której ogłaszaliśmy rozpoczęcie działalności jako struktury. Natomiast na tej konferencji też złożyliśmy obietnicę, dwie obietnice. Jedną obietnicą jest założenie przez panią Iwonę biura poselskiego w Grudziądzu, natomiast drugą było sprowadzenie Jarosława Gowina do Grudziądza. No i to się udało nam zrealizować. Fakt, rozmowy trwały troszkę wcześniej, ale szef też, widząc nasze zaangażowanie, naszą aktywność, stwierdził, że przyjedzie również i do nas. 7 dni udało nam się zrealizować już pierwszą obietnicę i z tego jestem już zadowolony. Czyli rozumiem, że generalnie to można taki dzisiejszy dzień uznać za rozpoczęcie kampanii wyborczej Polski Razem w Grudziądzu. Jak najbardziej. No przecież pan Jarosław Gowin, nasz szef, prezes Polski Razem, jest osobą jak najbardziej medialną i w tym momencie jest świetnym przyczynkiem do sukcesu w kolejnych wyborach. Jak najbardziej tak, to już jest początek. Właśnie, jak struktury tutaj zamierzają tą kampanię przeprowadzić? Jakieś akcenty, na które będziecie kładli większą uwagę? Takie lokalne może? No właśnie, coś pan może odkryje, jakąś tajemnicę? Na ten moment nie mogę odkrywać tajemnicy, ale powiem jedną rzecz. My dzisiaj działamy koalicyjnie z Prawem i Sprawiedliwością i na ten moment musimy usiąść do stołu i opracować całą strategię działania, tak? Natomiast my ze swojej strony będziemy mieli również kilka takich elementów, na które będzie warto zwrócić uwagę. One będą stricte związane z nami, z naszą kandydatką, ale tutaj jeszcze sobie pozwolę nie odkrywać wszystkich kart. Powiem tylko tyle, że będzie to kampania aktywna, będzie to kampania w pewien sposób wzorowana na tym, co robił pan Andrzej Duda, obecny prezydent Polski. Czyli będziecie prowadzili wspólnie z waszymi koalicjantami Zjednoczonej Prawicy kampanię, czy jak to będzie wyglądało tutaj na miejscu? Czy były jakieś już rozmowy organizacyjne? Bo Prawo i Sprawiedliwość generalnie zacznie kampanię dopiero we wrześniu, kiedy te listy oficjalnie ma ogłosić. A czas zapewne, domyślam się, że będziemy je znali troszeczkę wcześniej, przynajmniej kuluarowo, tak nazwijmy. Na ten moment, ma pan rację, we wrześniu dopiero Prawo i Sprawiedliwość rozpocznie swoją kampanię i my mamy nadzieję z nimi współdziałać, tak? Od września będziemy prowadzili razem. Natomiast jeszcze w sierpniu, podejrzewam, będziemy organizowali kilka konferencji prasowych, kilka spotkań z mieszkańcami. Na pewno pani Iwona Michałek także pojawi się tutaj w kilku rolach, w kilku tematach, ale to już jest nasza Czyli nie czekacie na taką oficjalną inaugurację? My już zaczynamy pracować. Uważamy, że im szybciej zaczniemy pracować, tym lepsze plony później zbierzemy. Już troszeczkę czasu minęło, rozmawialiśmy bodaj tydzień z kawałkiem temu. Jak wyglądają w tej chwili struktury? Coś tu się zmieniło? Jakieś nowe twarze? 20 członków, pełne deklaracje, bo wcześniej mówiliśmy około, tam było dokładnie wtedy 18, na dzień dzisiejszy już 20 członków. Dostajemy coraz więcej sygnałów przychylnych, tak? Dostajemy sygnały od osób, które są związane z różnymi innymi środowiskami, które także są zafascynowane tym, jak my się szybko rozwijamy, jak aktywnie działamy, jakie sukcesy, no bo dla nas ściągnięcie całego szefa to też jest duży sukces. I te osoby deklarują, że chcą być na razie przy nas przez chwilę, a nie wykluczone, że także złożą deklarację. No tutaj bardzo, że tak powiem, wasza koalicja, regionalne środowisko, Grudziądz jest specyficzny, to wszyscy wiemy, trochę inaczej wygląda niż reszta województwa, inny jest przekrój, że tak powiem, elektoratu. Dosyć szeroko idziecie, szeroką, nazwijmy to, koalicją regionalną. Czy da się to pogodzić, te wszystkie różne wasze oczekiwania? Na dzień dzisiejszy musimy wziąć jedną rzecz pod uwagę. Platforma Obywatelska, czyli ugrupowanie, które jest od 8 lat u władzy, ma za sobą bardzo duże wpływy, bardzo duże kontakty, bardzo duże finansowanie, tak? W związku z tym my musimy na dzień dzisiejszy jako opozycja związać się w jeden duży twór i tą naszym zdaniem niekorzystną platformę, niekorzystnie działającą na rzecz miasta, na rzecz kraju platformę chcemy odsunąć od władzy. Kwestia tego, czy jesteśmy w stanie pogodzić się w kwestiach programowych, na pewno będą potrzebne mediacje, na pewno będzie potrzebny konsensus w kilku miejscach. Tutaj jestem tego pewny, natomiast do tych rozmów myślę dojdziemy troszeczkę później. Łączy nas kilka rzeczy. Najważniejszą jest chęć odsunięcia platformy od władzy.